Nawet najdalszą drogę zawsze trzeba zacząć od pierwszego kroku. W tym filmiku z nauczycielskiego doświadczenia dzielę się przemyśleniami o tym, jak zacząć naukę języka angielskiego, żeby w końcu dotrzeć do upragnionego celu. Oraz jak wygląda pierwsza lekcja na kursie języka angielskiego online Speakingo. Po pierwsze, warto zadać sobie pytanie, dlaczego chcesz zacząć naukę języka angielskiego? Skoro oglądasz ten filmik, to na pewno masz swój powód. Ciekawsza i lepsza, lepiej płatna praca, podróże, dostęp do nieograniczonej wiedzy, na wymienianie korzyści płynących ze znajomości języka angielskiego, języka świata, dnia nie starczy. Cokolwiek by nie zmotywowało Cię do zadania sobie pytania, jak i od czego zacząć naukę języka angielskiego, warto od czasu do czasu sobie o tym przypomnieć, gdy zapał zacznie przygasać. Nie oszukujmy się, nie nauczysz się angielskiego w 2 tygodnie, bardziej w kilka lat. Ale popatrz na to z drugiej strony. Gdybyś kilka lat temu zaczął uczyć się języka angielskiego, dziś umiałbyś już płynnie mówić w języku Szekspira. Co więcej, nauka nie musi być wcale nudna, może być przyjemnym urozmaiceniem dnia i rozrywką, źródłem satysfakcji, że codziennie rozwijamy swój potencjał i swoją mózgownicę. Zanim zaczniemy, powiedzmy sobie jeszcze jedno, nie umiesz angielskiego i to jest ok. Zaczynasz dopiero naukę języka angielskiego i jesteś na pierwszej lekcji kursu, tak więc nie umiesz języka angielskiego, to logiczne i to jest w porządku. Nie możesz więc dziwić się, ani denerwować, czy frustrować, jeśli czegoś nie zrozumiesz. Przecież dopiero zaczynasz naukę. To zupełnie normalne, jeśli czegoś nie rozumiesz. To normalne, że wydaje ci się, że lektor mówi za szybko, że zdania są za trudne. I uwierz mi, ani zdania nie są za trudne, ani lektor nie mówi za szybko. Po prostu dopiero zaczynasz naukę angielskiego i to jest w porządku, że jeszcze czegoś nie rozumiesz. Gdyby wszystko było oczywiste, to nie byłoby rozwoju i w ogóle nie szedłbyś na kurs, przecież nie musiałbyś się uczyć angielskiego. Nie musisz więc mieć pretensji ani do siebie, ani do mnie jako autora kursu, ani do Szekspira, ani do kogokolwiek innego. A wiesz dlaczego? Ponieważ robisz teraz najlepszą z możliwych rzeczy, jakie możesz w ogóle zrobić. Podjąłeś czy podjęłaś decyzję, że chcesz nauczyć się języka angielskiego, chcesz to zmienić. Gratulacje. To sprawia, że jesteś lepsza czy lepszy od wszystkich tych, którzy w ogóle tego nie próbują. To sprawia, że jesteś lepsza i lepsza nawet od Anglików, którzy nie znają żadnych języków obcych. To Ty będziesz znać nie tylko swój język ojczysty, ale też dodatkowo język obcy. Jeśli tylko przetrwasz legendarne, trudne początki, to nauczysz się języka angielskiego. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Każdy może to zrobić. Każdy może nauczyć się języka angielskiego. Wystarczy tylko skupić się na celu, na rozwiązaniu, nie na problemie. Jeśli wytrwasz w nauce, niedługo zobaczysz, że te zdania, które dziś może są dla Ciebie za trudne i lecą za szybko, wkrótce będą za proste i wręcz nudne. Dlatego cierpliwości. Wszystko gra, wszystko będzie dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Czy naprawdę zaczynasz naukę języka angielskiego? Po przełamaniu pierwszej blokady i oporów nagle coś przeskakuje. Okazuje się, że zaczynamy coraz więcej rozumieć. Gdy tylko poczujemy podstawy gramatyki, nagle okazuje się, że znamy już bardzo wiele słówek. Angielski jako język światowy przenika do wszystkich sfer życia i posługujemy się nim często nawet o tym nie wiedząc. Każdy zna przecież takie słowa jak computer, star czy girl. Gdy tylko swoimy się z angielskimi zdaniami i zniknie awersja do obcego języka, zaczniemy coraz więcej łapać. Z dzikiego Tarzana staniemy się Sherlockiem Holmesem, który z pasją odkrywa coraz to nowe tajemnice języka angielskiego. I nie potrzebujesz do tego zbyt wiele teorii. Oczywiście, jeśli masz na to czas i ochotę, nie zaszkodzi poczytać sobie różne teksty na moim blogu, do którego link znajdziesz w opisie filmiku poniżej, z tym moim merytorycznym kabaretem gramatycznym, ale kto próbował już samodzielnie uczyć się angielskiego z książki czy różnych kursów online czy aplikacji, wie, że mówić po angielsku tak się nauczyć niestety za bardzo nie da. Nikt nie nauczył się jeździć na rowerze z najlepszego nawet podręcznika do aerodynamiki. Dlatego najważniejsze to po prostu zacząć mówić po angielsku.
Jeśli rozmawiasz pełnymi zdaniami, na kursie speakingu na przykład, masz pewność, że zawarta jest w nich cała potrzebna ci gramatyka, 2000 najpopularniejszych słów, których znajomość pozwala rozumieć 90% konwersacji w tym języku. Zaraz zobaczysz zresztą, jak sprytnie napakowane gramatyką są te pozornie niewinne zdania. Ale nie musisz znać teorii, tylko praktykę. Jak zacząć naukę w takim razie na kursie speakingu? Jak to wygląda? No, po rejestracji na kurs otrzymujesz darmowy tydzień na wypróbowanie tej metody zupełnie za darmo, bez żadnych zobowiązań. Możesz korzystać z całej funkcjonalności serwisu, ale tylko z pierwszych pytań każdej lekcji. Dodatkowo możesz zrobić sobie test poziomujący, dyktando, czy pobrać listę najważniejszych słówek. Jeśli spodoba Ci się taki sposób nauki, wykupujesz sobie dalszy dostęp. Miesiąc nauki na speakingu jest w cenie jednej korepetycji z korepetytorem, no tyle w kwestiach biznesowych. Każda lekcja na speakingu składa się z czterech części. Po pierwsze, wprowadzenie nowego materiału. Po drugie, powtórka zdań z poprzednich lekcji. Po trzecie, nauka zadawania pytań z poprzednich lekcji. I cztery, powtórka wprowadzonego na tej lekcji materiału. Podczas okresu próbnego zobaczysz tylko pierwszych 5 przykładów, również dlatego, żeby zupełnie początkującym uczniom na dzień dobry nie namieszać za wiele w głową i nie zalać falą zbyt wielu trudnych pytań, tylko żeby na spokojnie zobaczyć, z czym to się je i jak wygląda tu nauka. A po wykupieniu pełnego dostępu zobaczysz ponad 40 zdań w każdej lekcji. Z czasem przyzwyczajamy się do tego, że nauka polega na poznawaniu słów i konstrukcji, których jeszcze nie znamy. Czujemy wręcz ekscytację, gdy widzimy coś nowego. Poniżej uchylę jednak rąbka tajemnicy i dokładnie opiszę wszystkie zdania pierwszej lekcji pierwszego poziomu A1, żeby nawet najbardziej nieśmiali i niewierzący w swoje siły uczniowie mogli bezstresowo zabrać się do nauki. Więc od czego zaczynamy naukę na kursie speakingu na tym najbardziej początkującym pierwszym poziomie? W pierwszej części każdej nowej lekcji, kiedy to wprowadzamy nowy materiał, wszystkie zdania są przetłumaczone i to karygodnie dosłownie, żeby pomóc Ci przestawić się na myślenie po angielsku. W każdej chwili możesz też dać pauzę i powoli wszystko przeanalizować. Każde lekcje możesz przerabiać też dowolną ilość razy. Pamiętaj, że nie musisz wcale wszystkiego od razu rozumieć. Każdy poziom obejmuje materiał, który w szkole językowej przerabiamy w rok. Tym samym, jeśli jednak lekcje przerabiać będziesz przez miesiąc, to nie jest to wcale wolne tempo. Ale do dzieła. Pierwsze zdanie brzmi oczywiście: Hello, how are you? I'm fine. How are you? Cześć, jak się masz? I'm fine. How are you? Jestem dobrze, w porządku. Jak się ty masz? Każdy zna słówko hello. W tym zdaniu jednak uczymy się ciekawej rzeczy. Nie wszystko można dosłownie przetłumaczyć. To znaczy można i będę to konsekwentnie robił, są te karygodne tłumaczenia speakingo, ale tylko po to, żeby pokazać Ci, że nie warto tego robić. To znaczy, że trzeba przestawić się na język angielski, myśleć po angielsku, a nie tłumaczyć sobie w głowie słówka i gramatykę. To się po prostu nie może udać. Bo co to znaczy I'm fine? Dosłownie ja jestem fajnie, cienko, wykwintnie. Bo takie znaczenie słowa fine znajdziemy w słowniku. Na lekcjach speakingu od razu uczysz się, że fraza I'm fine jest odpowiednią odpowiedzią na pytanie o to, jak się mamy. I już. Nie potrzeba całej tej filozofii, gramatyki i teorii. Trzeba tylko wiedzieć, co odkrzyknąć, gdy ktoś do nas rzuci na ulicy how are you? I to już wiesz. Oprócz tego dodaję aspekt kulturowy. Samo I'm fine byłoby odrobinę niegrzeczne dla Anglika. Zawsze trzeba również uprzejmie zapytać, jak czuje się nasz rozmówca. I nawet nie musi na to odpowiadać. Okej, drugie zdanie. Are you happy? Yes, I'm happy. Czy jesteś szczęśliwy bądź szczęśliwa? Yes, I'm happy. Tak, jestem szczęśliwy, szczęśliwa. W tym i kilku kolejnych zdaniach uczymy się prostych zdań w czasie present simple. Uczymy się przede wszystkim odmiany czasownika być, to be, w różnych osobach, w tym czasie gramatycznym. Więcej na ten temat w osobnym filmiku. Poznajemy podstawowe przymiotniki i widzimy, że nie trzeba odmieniać ich przez płcie rozmówcy oraz poznajemy zaimki osobowe, czyli ja, ty, on, ona, ono. I tyle gramatyki w krótkich i prostych zdaniach. I oczywiście, idę o zakład, że jesteś w stanie je poczuć nawet bez przeczytania tych wszystkich wyjaśnień o gramatyce, które czasami bardziej potrafią zniechęcić do nauki, niż cokolwiek wyjaśnić. Zdanie numer 3. Is he sad? Czy on jest smutny? Yes,
He's sad. Tak, on jest smutny. Tutaj widzimy, że w angielskich pytaniach nie ma żadnego czy. Po prostu zmieniamy miejscami pierwsze dwa słowa. To tak zwana inwersja. Is she happy? Czy ona jest szczęśliwa? Yes, she's happy. Tak, ona jest szczęśliwa. Widzimy też, że she is można skrócić do she's. Is he sad, but she's happy? Yes, he's sad, but she's happy. Rozkręcamy się. Wprowadzamy sobie tutaj prosty spójnik, tak zwany linking word. Jest nim proste słowo ale, czyli po prostu po angielsku but. Będzie występować nam w wielu zdaniach, dzięki czemu będziemy mogli sobie kontrastować różne rzeczy. Is this a book? Yes, this is a book. Dowiadujemy się też, jak zapytać o podstawowe rzeczy, takie jak książka, czyli a book. Is this a white book? Yes, this is a white book. Czy to jest książka? Tak, to jest biała książka. Uczymy się doprecyzować, jak powiedzieć, że ta książka jest biała, white, a może czarna, black. Is this a black book? Yes, this is a black book. Ćwiczymy dalej tę samą konstrukcję, tylko z innymi podstawowymi słowami. Kolejne przykłady nie wymagają szczególnego komentarza, po prostu praktycznie zdania, to są praktyczne zdania ćwiczeniowe. Is this a young boy? Yes, this is a young boy. Czy to jest młody chłopiec? Is this a young girl? Yes, this is a young girl. Czy to jest młoda dziewczyna? Is this a boy and a girl? Yes, this is a boy and a girl. Czy to jest chłopiec i dziewczyna? Kolejny spójnik and, którego szczególnie przedstawiać chyba nie trzeba, ale pominąć nie można. Is this a beautiful woman? Yes, this is a beautiful woman. Czy to jest piękna kobieta? No, na kursie speaking jest mnóstwo pięknych zdjęć. Is this an apple? Yes, this is an apple. Czy to jest jabłko? Zwróć uwagę, że przed apple dajemy n, a nie e, bo apple brzmiałoby jakbyśmy ziewali. Is this number one? Yes, this is number one. Oli wprowadzamy też podstawowe liczby. Is it raining? Yes, it's raining. Takie bardzo praktyczne zdanie w Anglii. Is she beautiful? Yes, she's beautiful. Czy ona jest piękna? Is this water clear? Yes, this water's clear. Czy ta woda jest przejrzysta? Is it number one or is it number two? It isn't number one, but it's number two. Czy to jest numer jeden, czy numer dwa? Z obrazka widzimy wyraźnie, że to nie jest numer jeden, ale numer dwa. Is it number three or is it number four? It isn't number three, but it's number four. Czy to jest numer trzy, czy to jest numer cztery? Is she his mother? Yes, she's his mother. Czy ona jest jego matką? Tutaj nieśmiało wprowadzam też w tej lekcji jeden przymiotnik dzierżawczy, czyli jego, his. Are they from London? Yes, they are from London. Czy oni są z Londynu? Wielu z nas uczy się języka angielskiego, żeby móc swobodnie podróżować. Tak więc kilka zdań w temacie. She's Australian. Where is she from? She's from Australia. Ona jest Australijką. Skąd ona jest? Ona jest z Australii. He's Polish. Where is he from? He's from Poland. On jest Polakiem. Skąd on jest? On jest z Polski. She's Ukrainian. Where is she from? She's from Ukraine. Ona jest Ukrainką. Skąd ona jest? Ona jest z Ukrainy. Is Barcelona in Spain? Yes, Barcelona is in Spain. Czy Barcelona jest w Hiszpanii? Tak, Barcelona jest w Hiszpanii. Zwróć uwagę, że czasami słowa, które znamy, troszkę inaczej wymawiamy, jak Barcelona. Can this boy run? Yes, this boy can run. Czy ten chłopiec potrafi biegać? Can to bardzo ważne słówko, najpopularniejszy czasownik modalny. Oczywiście jak każdy z gramatycznych tematów na kursie omawiamy go sobie w osobnym wpisie na blogu oraz w filmiku na YouTube. Has he got a watch? Yes, he's got a watch. Czy on ma zegarek? Tak, on ma zegarek. Tutaj uczymy się innego sposobu zadawania pytań, to znaczy uczymy się dopytywać o to, co ktoś ma, a nie jaki jest. Has he got an umbrella? Yes, he's got an umbrella. Czy on ma parasol? Znowu praktyczne angielskie zdanie. Has she got an umbrella? Yes, she's got an umbrella. Tak, ona ma parasol. Can you text a friend? Yes,
I can text a friend. Czy możesz potrafisz wysłać SMS-a do przyjaciela? Tu po angielsku mówimy zatekstować do kogoś. Na speakingo wprowadzam również współczesne słownictwo, nie żadne tam legendarne mój ojciec pali fajkę z wiersza Andrzeja Bursy, śmiejącego się z pradawnych podręczników. 32. How many is one hammer plus two hammers? One hammer plus two hammers is three hammers. Ile to jest jeden młotek plus dwa młotki? I rozumiem, że wielu z nas jest raczej humanistami i z matematyką nie zawsze nam po drodze, ale myślę, że wszyscy damy radę rozwiązać zadania na tym poziomie. Are vegetables healthy? Yes, vegetables are healthy. Czy warzywa są zdrowe? Tu słuchając nagrań native speakera, zwróć uwagę, że na wymowę słowa vegetable. Zwykle obcokrajowcy bardzo kaleczą to jakże zdrowe słowo. Is this boy happy or is he unhappy? This boy isn't happy, but he's unhappy. Czy ten chłopiec jest szczęśliwy, czy on jest nieszczęśliwy? Tu dowiadujemy się, że jedną z możliwości zaprzeczenia w języku angielskim jest doklejenie on przed przymiotnikiem happy, unhappy, czyli szczęśliwy, nieszczęśliwy. Is one monkey happy, but two monkeys are sad? Yes, one monkey is happy, but two monkeys are sad. Czy jedna małpa jest szczęśliwa, a dwie małpy są smutne? Is the cake sweet? Yes, the cake is sweet. Czy to ciasto jest słodkie? Tak, to ciasto jest słodkie. Zdania są zróżnicowane, przywołują różne skojarzenia, żeby bardziej zapadały w pamięć. To akurat jest jeszcze słodsze niż małpeczki z poprzedniego przykładu. Is this one book? Or are these two books? This isn't one book, but these are two books. Czy to jest jedna książka, czy to są dwie książki? Nie, to nie jest jedna książka, to są dwie książki. Jak widzisz, w odniesieniu do jednej rzeczy mówimy is, ale do wielu are. A zaprzeczeniem będzie is not, czyli isn't. Is this one hammer, or are these three hammers? No, this isn't one hammer, but these are three hammers. Czy to jest jeden młotek, czy to są dwa młotki? No i na podstawie zdjęcia poprawnie odpowiadamy. Are these dogs sad or are these dogs happy? These dogs aren't sad, but these dogs are happy. Czy te pieski są smutne, czy te psiaki są szczęśliwe? Zaprzeczeniem od are jest are not, czyli aren't. Are these eggs red or are these eggs white? These eggs aren't red, but these eggs are white. Czy jajka te są czerwone, czy są białe? No, takie zdanie. Is English clear to you? Yes, English is clear to me. Czy angielski jest teraz dla ciebie jasny, przejrzysty? Tak. I na końcu większości lekcji czeka cię jeszcze prosty żarcik. Taki suchar. Na przykład taki. Dlaczego goryle mają duże nosy? Why do gorillas have big noses? Because they have big fingers. To mają duże palce. Jak wspomniałem, na pierwszej lekcji może wydawać się to dużo. Pamiętaj jednak, że to materiał przerabiany zwykle w ciągu miesiąca. Tutaj wystarczy, że dobrze opanujesz tych 40 zdań. Jak będziesz czuć się z nimi już dobrze i bezpiecznie, możesz spróbować kolejnej lekcji. Ale bez pośpiechu. Ciesz się swoim rozwojem, a nie stresuj. To co? Gotowi do nauki? No to do dzieła. W komentarzu do tego filmiku znajdziesz link do strony kursu speakinga oraz aplikacji na różne telefony. Zobacz sobie za darmo i bez żadnych zobowiązań, czy pasuje ci taka metoda nauki angielskiego. Dodatkowo otrzymasz listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów w PDF-ie oraz dostęp do darmowego testu poziomującego oraz dyktando online. Nie zapomnij również zalajkować tego filmu i zapisać się do mojego kanału na YouTube. To co, czy wiesz już, jak i od czego zacząć naukę angielskiego? Jeśli coś nadal nie jest jeszcze jasne, pytaj śmiało w komentarzach. Z przyjemnością odpowiem. Powodzenia!